Szanowni Państwo, bardzo proszę zniżej, że skupmy się. Bardzo proszę zniżej. Jeszcze troszeczkę prawo. To ważne. Odważnie, szanowni Państwo. Szanowni Państwo, bardzo gorąco wszystkich witam. Dziękuję za przybycie. Dzisiaj 1 maja i chcieliśmy przypomnieć tym hasłem naszym Święto Pracy bez Pracy o trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, ale szczególnie Warmia i Mazury. Szanowni Państwo, od wielu lat Warmia i Mazury są tym miejscem w Polsce, są tym regionem, tym województwem, w którym bezrobocie jest zdecydowanie najwyższe. Ono jest blisko 2 razy wyższe niż w reszcie kraju. Szanowni Państwo, niestety, pamiętajmy o tym, że to jest najbardziej drażliwy, najgorszy wskaźnik, jaki jest oceną polityki prowadzonej w Polsce. Ludzie, którzy są bez pracy, są ludźmi zdeterminowanymi, są ludźmi, którzy są gotowi na wiele, wiele złych rzeczy, aby uzyskać elementarne środki do życia. My też tutaj w naszym województwie w sposób szczególnie drastyczny przeżywamy wyjazdy młodych ludzi w różne części świata. Szanowni Państwo, są statystyki, które mówią o tym, że od nas, z Warmii i Mazur, wyjechało ponad 20% ludzi, tych, którzy są oficjalnie w statystykach tutaj mieszkających. A więc są to dramatyczne liczby, dramatyczne wskaźniki. Szanowni Państwo, dzisiaj, w tych dniach, wiele mówimy o przynależności Polski do Unii Europejskiej. O tym, że 10 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. I oczywiście jest wiele rzeczy pozytywnych, które warte są podkreślenia i o których warto mówić. Ale nie możemy zapominać o sytuacji, że nie wszystko zostało załatwione, że nadal, szczególnie w naszym województwie, sytuacja jest naprawdę zła. A przede wszystkim to, że rośnie różnica między nami, między województwem warmińsko-mazurskim a resztą Polski. W naszym województwie ponad 13%, zgodnie ze statystykami, żyje w skrajnym ubóstwie. 25% to są ludzie, którzy żyją w biedzie. A więc o tym też musimy pamiętać. To też jest Unia Europejska. I niestety w ostatnich latach, właśnie w czasie, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, te wskaźniki nie zmieniły się na korzyść. A niestety wiele z nich zmieniło się na niekorzyść. A więc sytuacja się pogorszyła. Sytuacja się pogorszyła, bo te wielkie pieniądze unijne idą przede wszystkim do bogatych. Idą do tych, którzy już dzisiaj są potężni, są w stanie wygrywać wielkie przetargi, są w stanie przedstawiać takie oferty, które pozornie są najkorzystniejsze, ale tak naprawdę obciążają nas wszystkich. Szanowni Państwo, musimy pamiętać, że ponad 70% pomocy unijnej, jeżeli chodzi o zagadnienia infrastrukturalne, trafiło do firm spoza Polski. A więc ta pomoc, tak jest nazywana, wraca do swego źródła. My owszem, zostają drogi, zostaje infrastruktura, ale też musimy pamiętać, że ile przedsiębiorstw bankrutowało, ile ludzkich nieszczęść się wydarzyło.
łącznie z samobójstwami osób, które nie dostały wynagrodzenia za swoją pracę. I o tym wszystkim naprawdę też dzisiaj, gdy mija 10 lat Polski w Unii Europejskiej, musimy pamiętać, po to, żeby takich błędów nie popełniać. Gdy przed nami nowy budżet Unii Europejskiej, nowe fundusze, to musimy je zagospodarować tak, aby rzeczywiście bieda została ograniczona, aby różnice zostały zmniejszone. Szanowni Państwo, chciałbym też zwrócić uwagę i bardzo gorąco podziękować Jackowi Adamasowi. Ta jego instalacja jest niezwiecznie wymowna. Otóż pamiętamy jeszcze czasy, gdy przemocą, siłą, tą symboliczną pałką milicyjną wymuszano takie czy inne zachowania narodu, niewolenie narodu. Dzisiaj ta niewola to jest pasek supermarketu, to jest pasek pozorną ogniską, bo ta ogniska oznacza to, że ileś to ludzi straci pracę, że iluś producentów zostanie zamkniętych na śmierć przez wielki międzynarodowy kapitał. Bo te obniżki, te promocje nie biorą się z tego, że wielkie firmy, międzynarodowy kapitał rezygnuje z zysku. Nie. On wymusza na producentach, wymusza na małych przedsiębiorcach, wymusza na polskich firmach to, że sprzedają coraz taniej, coraz mniej zarabiają, coraz mniej mogą zatrudniać ludzi. Nie mogą się rozwijać. Szanowni Państwo, rozmawiałem niedawno z przedsiębiorcą, który tutaj na naszej ziemi pracuje. I ciężko rozwija swoją firmę, stara się w tych trudnych warunkach. Przedstawiono mu propozycję z jednej z wielkich sieci handlowych. Jesteśmy gotowi kupić od pana cały zapas pańskiego towaru. Doszło do negocjacji cenowych, co się okazało, że tak mu wymuszono, że na jednej jednostce swojej produkcji miał zarobić, szanowni Państwo, 5 groszy. Tyle udano zarobić. 5 groszy. Czy to jest, to są równe prawa? Z czego powstają te wielkie sieci handlowe w Polsce? Z zagranicznych pieniędzy? Nie. Z tego, że my do nich dokładamy, że my na nie pracujemy. I o tym też dzisiaj, 1 maja, musimy pamiętać i o tym wszystkim musimy mówić. Szanowni Państwo, ja bardzo gorąco wszystkim Państwu dziękuję za obecność. Dobrze, że jesteśmy, dobrze, że o tych trudnych sprawach dzisiaj mówimy i przypominamy. Dziękuję też szczególnie Solidarności, koleżankom i kolegom, bo oni zawsze są z nami i zawsze świat pracy może na nich liczyć. Wiem, że w najbliższych dniach rozpoczną się protesty, które mają też pokazać i rządzącym, Platformie Obywatelskiej, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, tym, którzy rządzą dzisiaj, zarówno w Polsce, jak i w województwie, jak jest trudna sytuacja, że pora na zmiany, pora na rzeczywiste wyrównywanie poziomu. Pora na rzeczywistą politykę spójności i politykę wyrównywania szans. Tej polityki ciągle nam brakuje. Bardzo poproszę przedstawiciela Solidarności Wojtka Łochacza, Polskiego MPS-u w tym fakcie.